Dziękuję bardzo, panie marszałku, pani minister. Projekt Euro 2012 miał być wielkim projektem politycznym, infrastrukturalnym, no i oczywiście sportowym. Niestety, jeżeli chodzi o ten pierwszy wątek, wszystko wskazuje na to, że odnotuje on klęskę. I niestety wydaje się, że także polski rząd przyczynił się do tej klęski, ponieważ z odpowiednim wyprzedzeniem nie dostrzegł problemu, który tak nagle się w tej chwili uwypuklił. Otóż trzeba było rzeczywiście starać się bardzo intensywnie o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że zachodni prominentni politycy jako pierwsi ogłoszą bojkot tej części imprezy na Ukrainie, polegający na tym, że nie będą w niej uczestniczyć. Niestety tego rządowi uprzedzić się nie udało i wszystko wskazuje na to, że będzie to niestety polityczna klęska i nie będziemy w stanie już temu zapobiec. O klęsce infrastrukturalnej nie chcę mówić, bo pani minister nie jest właściwym adresatem pretensji pod tym względem. Przypomnę tylko, że mieliśmy znacząco przybliżyć się do poziomu infrastruktury w krajach zachodnich, natomiast przy użyciu tych ogromnych pieniędzy nie udało się zbudować ani jednego szlaku drogowego z zachodu na wschód, ani z północy na południe, którym będzie można się w czasie euro przemieszczać. No i wreszcie miejmy nadzieję, że ten projekt nie będzie klęską sportową, że nasi sportowcy na tyle się postarają, że Polacy będą z tych mistrzostw usatysfakcjonowani. Chciałem panią minister zapytać, czy rzeczywiście przedstawiciele rządu, którzy upierają się, żeby pojechać na imprezę do Kijowa, nie doprowadzą do takiej sytuacji, że będą ściskać się z panem prezydentem Janukowiczem i być może panem prezydentem Putinem, a wokół nie będzie żadnych znaczących polityków europejskich. Czy państwo chcecie doprowadzić do takiej sytuacji tym uporem, że jednak za wszelką cenę Ukrainę wspieramy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.